Witam Państwa we wtorek, 3 lutego. Zapraszam na krótki komentarz wideo, w którym zilustruję aktualną sytuację techniczną WIG-u 20, DAX-a, S&P 500 i kontraktów terminowych. Nieustające problemy decyzyjne w obozie byków. Myślę, że tak można by było dzisiaj zacząć. Ponownie jesteśmy bowiem rynkiem słabszym, to zdecydowanie słabszym na tle pozostałych parkietów Eurolandu. Co więcej, zdarzają nam się takie okresowe, spontaniczne chwile słabości. Przykładem może być popołudniowa faza wczorajszego handlu, gdy doszło do naruszenia lokalnej strefy wsparcia 26-29. A ruch spadkowy wytracił swój impet dopiero w okolicy zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego. W tej chwili do gry powrócił, można powiedzieć, węzeł 26-29, choć nie przypisywałbym mu w tej chwili jakiegoś dużego znaczenia. Wydaje się, że powinniśmy zwrócić uwagę na potencjalnie silne strefy Fibonacciego, czyli znany nam już węzeł średnioterminowy, węzeł podażowy 2354-59 i najbliższe kluczowe wsparcie, czyli węzeł 2283-89. Pozytywnym sygnałem, jakby korespondującym trochę z tą obroną wsparcia 38-44, byłoby właśnie pokonanie węzła podażowego 54-59, ale z tym są jednak spore problemy. Na kontraktach takim analogicznym przedziałem oporu pozostaje węzeł 2362-69. Wczoraj natomiast popyt uaktywnił się w strefie 2307-2309, no i w tej chwili jest z ogromnymi problemami budowany ten ruch odreagowujący. Doszło do naruszenia strefy 2340-43, czyli takiej lokalnej, cechującej się mniejszą wiarygodnością strefy oporu Fibonacciego. Niemniej jednak, gdyby dzisiejsza cena zamknięcia wypadła ponad poziomem 43, no to byłaby to zapowiedź powrotu kontraktów w okolice tego bazowego oporu 62-69. No ale w tym momencie rynek teraz słabnie. Wystarczy niewielki powiew pesymizmu z Eurolandu, by znalazło to od razu swoje przełożenie, negatywne przełożenie na warszawskim parkiecie. Jeśli rzeczywiście w tej chwili kontrakty utrzymywałyby się jednak poniżej strefy 40-43, to no włączyłbym tutaj ten scenariusz z układem ABCD, o którym wspominałem w dzisiejszym komentarzu porannym. Nie można wykluczyć, że w którymś momencie ukształtuje się formacja A, B, C, D. Projekcje wygenerowane na bazie takiej projekcji, takiej formacji w powiązaniu tutaj ze zniesieniami wewnętrznymi określiłyby nam potencjalnie istotny węzeł popytowy Fibonacciego. Dopiero zanegowanie takiego układu wraz ze wzmocnieniem wynikającym z techniki grupowania zniesień wygenerowałoby prawdopodobnie silny sygnał techniczny. Póki co to są tylko na razie takie antycypacje, bowiem widać dokładnie na wykresie intradayowym, że poruszamy się w relatywnie wąskim korytarzu cenowym, czyli tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z krótkoterminowym trendem bocznym. Nieco inaczej wygląda to na kontraktach na dolara amerykańskiego. Tutaj realizuje się wariant spadkowy. Wspominałem o strefie 366-56, 367. Wypadają tutaj projekcje prowzrostowej formacji X, A, B, C, D. Problemy z obroną takiego wsparcia to dość niepokojący sygnał zapowiadający możliwość wejścia rynku w kolejną fazę przeceny i wówczas należałoby zwrócić uwagę na strefę 362,87, 362,97. Ciekawie wygląda DAX. Od kilku sesji była ewidentnie respektowana strefa oporu 10800, 10880, a dzisiaj mamy próbę przełamania tej strefy. Co prawda jest to wykres w skali tygodniowej, tutaj istotne będzie również piątkowe zamknięcie. Niemniej jednak, gdyby DAX, notowania DAX-a zaczęły utrzymywać się stabilnie ponad właśnie wymienionym przedziałem 10800, 10880, byłby to sygnał kontynuacji
sytuacji ruchu wzrostowego. Natomiast negatywnie należałoby się odnieść do kwestii jedynie krótkotrwałego naruszenia tak silnego oporu technicznego. Jeśli chodzi o S&P, po raz kolejny bykom udało się wczoraj wybronić wsparcie Fibonacciego 1986-1992, ale o stosunkowo silnym krótkoterminowym sygnale technicznym moglibyśmy mówić dopiero po przełamaniu oporu 2055-2062. Dziękuję bardzo.